Bonjour la France! Witaj, Francjo. Zapraszam do przeglądu wydarzeń tygodnia między Sekwaną a Rodanem. To nasze drugie spotkanie. A dzisiaj, czy czekają nas podwyżki cen paliw? Protesty przeciwko reformie systemu emerytalnego. Neymar i Olympique Marsylia w głównych rolach w piątej kolejce Ligue 1. Według francuskich ekspertów ceny paliw na stacjach benzynowych Francji wzrosną o 5 centymów na litrze. Niby niewiele, ale jak się naraz tankuje 40 litrów w tygodniu, to zaczyna się z tego robić poważna suma. Podwyżki to rykoszet tego, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie. W wyniku ataku przy użyciu dronu zapłonęła rafineria w Arabii Saudyjskiej, ponoć największa tego typu na świecie. Autorami tego aktu agresji mieliby być rebelianci w Jemenie. Francuscy eksperci są jednak zdania, że palce w tym maczał Iran, gdyż rebelianci nie dysponują odpowiednimi technologiami, by wyprodukować taki sprzęt. Mimo ogromnych wydatków na obronę, Saudyjczycy nie byli w stanie kontratakować i przejąć dron, bo ten ma taką aparaturę, że potrafi ominąć radary. Rebelianci zapowiadają kolejne ataki na saudyjskie rafinerie, a wtedy nas będzie czekała jeszcze wyższa podwyżka przy pompie na stacji benzynowej. Protesty wywołują plany wprowadzenia reformy systemu emerytalnego. Prezydent Emmanuel Macron uznał, że to obok problemu imigracji jest sprawą priorytetową dla swojego rządu. Piątek 13 nie cieszy się najlepszą opinią. Okazało się, że to będzie czarny piątek dla pasażerów w Paryżu i Ville-de-France. Strajkowali pracownicy zakładów komunikacji miejskiej. Reforma ma im odebrać prawo odchodzenia na emeryturę w wieku 52 lat. I oni, i kolejarze będą musieli o kilka lat dłużej popracować. Chociaż nie tyle, co na przykład kobieta zatrudniona w sektorze prywatnym, która może przejść na emeryturę w 62 roku życia, o 10 lat później niż kolejarz. Co więcej, pracownicy zakładów komunikacji miejskiej otrzymują na rękę 3000 euro. W poniedziałek manifestowali przedstawiciele innych zawodów, którym reforma ma odebrać status autonomii i podlegać pod system emerytur uniwersalnych. Na ulicach Paryża pojawili się pracownicy służby zdrowia, piloci, przedstawiciele wolnych zawodów, ale także adwokaci. O załatwieniu jakiejkolwiek sprawy w kancelarii pani czy pana mecenasa mowy być nie mogło. Wydarzeniami piątej kolejki Ligue 1 był powrót na boisko Neymara i niebywale emocjonujące widowisko, jakim był mecz AS Monaco z Olympique Marsylia. W zespole księstwa kapitanem jest polski obrońca Kamil Glik. Początek był porażający dla Marsylczyków. Przegrywali 0-2, ale do przerwy Olympique doprowadził do remisu. Potem dołożył jeszcze dwie bramki. Monaco stać było tylko na jednego gola i cały mecz zakończył się 4-3 dla gości z Marsylii, którzy są na czwartym miejscu w tabeli. AS Monaco jest przedostatnie, 19. Prowadzi PSG, które wygrało dzięki Neymarowi. Pojawił się na Parc des Princes po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzjami i zawirowaniami wokół przenosin do Barcelony, z czego ostatecznie wyszły nici. Niezrażony buczeniem Neymar w drugiej połowie siał popłoch w zespole Strasburga. Strzelił gola niecodziennej urody i PSG wygrało 1-0 bez Mbappe i Cavaniego. A w środę to już nie przelewki. Liga Mistrzów, a naprzeciwko Paryżanom staje piłkarski gigant Real Madryt. Jeszcze garść ciekawostek. Na francuskie kanały i rzeki wraca wzmożona aktywność transportu. To ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych środków przewozu towarów. Mieszkańcy stolicy uważają, że Paryż jest jak Nowy Jork, a to za sprawą uruchomienia całonocnej obsługi pasażerów przez stołeczne metro. Z zadowoleniem przyjęli tę wiadomość przede wszystkim wielbiciele weekendowych wypraw do paryskich barów i dyskotek. W Wersalu, w tamtejszych stajniach pałacowych, można się przekonać, jak wspaniałymi karetami poruszano się w XIX wieku. Wejście za darmo. A skoro już mowa o sztuce, to w sobotę i niedzielę czynne będą na co dzień zazdrośnie strzeżone przed obcym okiem pałace, klasztory czy forty. To dni dorobku narodowego. I to by było na tyle. Do usłyszenia.